Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry pani prezydent, witam bardzo serdecznie z Pomorza. Dzień dobry, witam panią, witam serdecznie państwa. Jest mi ogromnie miło, że to akurat na mnie padło, żeby dziś z panią porozmawiać, bo nie ukrywam, że od 20 lat moje serce rozdarte jest między Łodzią a Gdańskiem właśnie. W Łodzi spędziłam chyba najpiękniejsze lata swojego życia, no bo jak się ma 20 lat, no to też żyje się fantastycznie. Łódź zmienia się na naszych oczach, ale postanowiłam wśród kolegów redakcyjnych przeprowadzić taką małą sondę. Z czym mieszkańcy Pomorza kojarzą Łódź? Jak pani myśli? Oj, nadal z przemysłem włókienniczym, mam nadzieję, że nie, aczkolwiek on nadal się ma dobrze i zmienił tylko troszeczkę swój sposób funkcjonowania. No to nie, z łodzią filmową w takim też razie. Też nie. Okazuje się, że najczęściej z tym, jak skutecznie ją ominąć w drodze w góry, bo najpierw Stryków, potem, jak powiedzieli mi koledzy, nie kojarząc Łodzi, to opisują to tak, potem ten kościół na rondzie, potem Matka Polka i już z górki. To tak mniej więcej opisują. Ale myślę, że to już niedługo, bo wszystko wskazuje, że brakujący kawałek A1 między Strykowem a Tuszynem, który powoduje, iż faktycznie jadąc z Gdańska na południe kraju przejeżdżamy przez sam centrum miasta. Miasta w budowie, jak pani słusznie zauważyła, bo faktycznie w Łodzi w tej chwili bardzo dużo się dzieje. To faktycznie współczuję, bo to jest swego rodzaju wyzwanie dla tych, którzy decydują się na taką podróż. Ale koniec tego roku ma być przejezdna jedynka między Strykowem a Tuszynem, więc myślę, że te wspomnienia będą może już niezwiązane niestety z Łodzią. Ja będę zachęcała, żeby jednak w ramach tych podróży przejechać przez miasto, ale już tak, żeby zapoznać się z miastem, może zostać parę godzin, zobaczyć pięknie odnowioną Piotrkowską, zobaczyć piękne nowe inwestycje, które w Łodzi powstały, czy przepiękne. Ale właśnie nowe o tej Piotrkowskiej chciałabym z panią porozmawiać, bo nie ukrywam, że przez Łódź przez lata właściwie przejeżdżałam przez Dworzec Kaliska, bo tam stamtąd odchodzi pociąg do Gdańska. Tak, i nie było czasu jakoś na odwiedzenie Piotrkowskiej. I w ubiegłym roku, po kilku latach, kiedy nie widziałam tej ulicy, naprawdę powiem pani brawo, brawo, brawo. Piotrkowska wygląda cudownie. Ciekawa jestem, kiedy te uliczki poboczne doczekają się rewitalizacji. Wiem, że państwo, podobnie jak my tutaj w Gdańsku, mieliście problemy z pracami przy starych kamienicach. Teraz są nowe przepisy. Co to zmieni w Łodzi? Oj, przynajmniej, no ja mam nadzieję, że będą, bo nie wiem, czy pan prezydent już podpisał ustawę rewitalizacyjną, czy będzie chciał. Mam nadzieję, że podpisze ustawę rewitalizacyjną, bo dla nas, ale myślę, że dla wszystkich, przed którymi jeszcze wiele działań z zakresu odbudowy, szczególnie centrów, zdegradowanych centrów miasta, Łódź niestety ma jeszcze duże problemy w tym względzie, to jest być albo nie być. Natomiast faktycznie nowe przepisy ułatwią nam zdecydowanie, bo w tej chwili, jeżeli pani już wspomniała o uliczkach bocznych dochodzących czy odchodzących od Piotrkowskiej, bo większość z nich odchodzi od Piotrkowskiej, to one też się zmieniają. Zmieniają się gruntownie, ale zmieniają się te kamienice i te budynki, które należą do miasta, te, które należą do prywatnych właścicieli, stopniowo dopiero odzyskują swoją świetność, ponieważ faktycznie lata zaniechań spowodowały, iż troszeczkę Łódź została tak na uboczu zmian, które następowały. W tej chwili gonimy wszystkich. Nowe przepisy dadzą nam przynajmniej jedno. Jeżeli ktoś nie będzie chciał zadbać o swoje mienie, to w tym momencie będzie wkraczało samorząd i będzie mógł zrobić to w ramach swego rodzaju, w cudzysłowie, ja to bardzo upraszczam, wykonania zastępczego. Jesteście finansowo na to przygotowani? Ależ oczywiście mamy zabukowane środki w wieloletniej prognozie finansowej na rewitalizację obszarową, bo my mówimy tutaj już nie o pojedynczych budynkach, które robimy w ramach miasta kamienic. Faktycznie one odzyskują świetność, wyglądają niesamowicie, skrywają takie skarby w sobie, w swoich bryłach, we wnętrzach, że w tej chwili przywracane Łodzi, ale nie tylko, bo myślę i całemu społeczeństwu i światu, faktycznie pokazują, jak piękne była Łódź wtedy, kiedy powstawała, kiedy przemysłowcy tworzyli nasze miasto. No właśnie, bo nasi słuchacze pytają, co zostało w Łodzi z filmu Ziemia obiecana. Praktycznie wszystko. A no właśnie. Przynajmniej wszystkie z tych wnętrz i z tych obiektów, które były pokazywane w Ziemi Obiecanej, one są, one funkcjonują. W pięknej, ówczesnym budynku przędzalni przy Pałacu Poznańskich, gdzie większość tych scen z Ziemi Obiecanej, jeśli chodzi o budynek fabryczny, się toczyła. Praktycznie w tej chwili jest jeden z najładniejszych hoteli na świecie, który zyskuje
Gdańsku praktycznie pozyskał wszystkie możliwe nagrody Hotel Andels, jeśli chodzi o wnętrza, w których pałacowe, jak na przykład te, w których rozgrywały się sceny z Ziemi Obiecanej, to mieszczą się tam muzea, jak Muzeum Kinematografii, gdzie toczyła się akcja. Także wszystkie, właśnie to jest może z jednej strony problemem, ale z drugiej strony ja to traktuję jako niesamowite wyzwanie, niesamowity dorobek naszego miasta. To są zachowane, które w tej chwili stopniowo poddawane są rewitalizacji, faktycznie obiekty i poprzemysłowe, a takich obiektów z czerwonej cegły, poprzemysłowych, pięknych architektonicznie budynków dawnych fabryk, mamy w Łodzi prawie 140. One już w większości po przeszło 60% jest odnowionych, więc one faktycznie zyskały zupełnie nowe funkcje, nowe życie. Ale i nowe życie. I są niesamowite, tak samo jak pałace i wille magnackie, których mamy 250 przeszło w Łodzi. Spora część z nich już też jest odnowiona. Jest różne jakiś funkcje. Szlak, którym można przejść? Jakoś państwo to... Jest wiele najróżniejszych atrakcji w tym względzie. Wiele szlaków, wiele wycieczek. Wielu również entuzjastów i uczestników tychże wycieczek, bo praktycznie bez mała codziennie, a na pewno większość weekendów odbywają się takie różnego typu wycieczki różnymi szlakami. A to przemysłowców, a to łodzi filmowej, a to łodzi bajkowej. To teraz o taką różne współczesną szlaki. Budowę chciałabym panią zapytać. Budowę, tak. Która bardzo bliska jest mojemu sercu. Dworzec Łódź Fabryczna. Wiem, że mieliście tam problemy na początku. Najpierw z podwodnym jeziorem, potem zmiany projektu. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj wyglądają prace przy dworcu Łódź Fabryczna? No i przede wszystkim, kiedy z tego dworca będziemy mogli skorzystać? Chciałam troszeczkę sprostować. Mm-hmm. Jezioro i zmiany projektów to nie ta część inwestycji, to jest część, to są dwa projekty połączone jak gdyby, czyli lot B1, lot B2. B1 to jest dworzec Łódź Widzew właśnie z tymże jeziorem pod Niciarnianą. W tej chwili już prace na Niciarnianej ruszyły. Myślałam, że to było w jednej inwestycji opisane. To są dwa, ale praktycznie dwóch różnych wykonawców, ale jak gdyby integralna część, no bo nie wjedziemy na dworzec Łódź Fabryczna, jasne, jeżeli nie zrobimy tego odcinka przebudowy torowisk. I faktycznie prace ruszyły, trzeba było zmienić projekt. Natomiast dworzec buduje się, wygląda, powiem tak, wygląda fajnie. Naprawdę będzie to bryła, którą myślę, że będziemy mogli się pochwalić nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jest faktycznie ładny obiekt architektonicznie, w moim przekonaniu, ale wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Zachęcam, przyjeżdżajcie państwo, oglądajcie, a będzie co obejrzeć. Praktycznie dworzec ma być gotowy na wrzesień przyszłego roku. Faktycznie jest niewielkie opóźnienie, ale przy tej skali inwestycji, to jest prawie dwumiliardowa inwestycja, to jest inwestycja związana z odzyskaniem przede wszystkim przez nas wszystkich olbrzymiej połaci terenu w prowadzeniu torowisk, w tunele praktycznie już tego od może państwo granic nie wiedzą, miasta. To jest centrum miasta, samo centrum w zasadzie Łodzi. My mieliśmy przez lata dworzec czołowy, zdecydowaliśmy, w tym wypadku ministerstwo, ówczesny minister Cezary Grabarczyk zdecydował, żeby zmienić zupełnie losy naszego miasta. Tak się też stało, dworzec podziemny, który umożliwi nam skomunikowanie właśnie z dworcem Łódź Kaliska, o którym pani mówiła. Czyli wreszcie Łódź nie będzie miała dwóch dworców, jak się śmialiśmy, zamiejscowych, jeden w Koluszkach, drugi w Kutnie, bo te tylko umożliwiały nam prawidłowe skomunikowanie z resztą Polski i z resztą Europy, ale będziemy mieli faktycznie jeden dworzec, olbrzymi dworzec. Pozostałe oczywiście będą funkcjonowały, będą już dworcami takimi uzupełniającymi, ale ten będzie jednym, będzie dworcem przejazdowym, czyli będzie tunel pod Łodzią, który jest następnym etapem inwestycji. No o ten tunel właśnie chcę panią zapytać. Stacja Łódź Centrum. Podobno jest szansa, że w tym tunelu mającym połączyć dworzec fabryczny ze stacją Łódź Kaliska coś takiego powstanie. Może pani troszkę więcej o tym tunelu powiedzieć, bo szczerze mówiąc dla mnie to jest nowa inwestycja. O pierwsze o tym słyszę. Na stronach Radia Łódź wczoraj wyczytałam, że Komisja Europejska chce, aby dworzec Łódź Fabryczna był pierwszym etapem inwestycji, tak, zawierającej w sobie również budowę tego tunelu. To jak on ma iść? Którędy? Proszę panią, już mówię. Tak jak powiedziałam, budujemy dworzec podziemny, czyli torowiska są na minus 16 metrów i dalej będzie kontynuowany tunelem, który przetnie miasto, całe centrum miasta
pod ziemią, wchodząc, no, trudno mi jest to opisać tak, może część z Państwa słuchaczy zna Łódź troszeczkę. On będzie wpinał się na wysokości, będzie przechodził przez ścisłe centrum, następnie na północ lekko zbaczał, przechodził koło manufaktury i tam też jest szansa na drugi przystanek, bo dwa przystanki w tej chwili są zaakceptowane. I następnie będzie wychodził rozplotem tak, że pociągi będą mogły wjechać na tą część jak gdyby systemu kolejowego, który przechodzi przez Łódź Kaliską. Do tej pory mieliśmy dwa systemy kolejowe. Jeden, ten dawny rosyjski, który doprowadzał tylko czołowo jak kolej do centrum miasta i który był połączony jak gdyby ze wschodem Polski, i drugi, który był jak częścią dawnej granicy, my się śmiejemy, że zacieramy granicę rozbiorową ostatnią, był częścią kolei austro-węgierskiej, w związku z czym one nie były ze sobą skorelowane poza olbrzymim takim obejściem koleją obwodową. W tej chwili one będą połączone w centrum miasta, te dwa systemy, właśnie poprzez budowę tego tunelu, który będzie jak gdyby również pełnił funkcję swego rodzaju łącznika, który będzie wykorzystywany przez kolej aglomeracyjną, nie tylko tą średnicową, ale aglomeracyjną, która pełni taką funkcję nie tylko doprowadzającą ruch z regionu, ruch ten nasz, ale też ten jak gdyby regionalny, ale również właśnie stanie się takim rodzajem kolei naziemno-podziemnej, wewnętrznej, czyli rodzajem metra nadziemno-podziemnego, który będzie łączył. Może jak się dobrze rozpędzicie, to może i metro miasta pociągniecie. Może, no to może te jest dwa przystanki, szansa, jeżeli powstaną, to jest zaczątek takiej komunikacji. Dokładnie, także jesteśmy naprawdę miastem w 2023 rok, dobrze? Znalazłam informację, że tak mniej więcej ta inwestycja ma się kończyć? No powinna się skończyć, no to jest deadline, jeśli chodzi o wydatkowanie środków w ramach tej perspektywy, której ona ma być realizowana. Wszystko wskazuje, że tunel, rozpocznie się budowa tunelu na przełomie przyszłego roku i początku roku 2017. Pani prezydent, czy to oznacza znowu kłopoty komunikacyjne w centrum Łodzi? Myślę, że nie na taką skalę, na pewno nie na taką skalę, natomiast budowa centralnego, ponieważ te prace będą się działy pod ziemią niejako, one będą drążone, nie mamy możliwości, Łódź jest bardzo ściśle zabudowana w centrum, więc nie ma możliwości i są wąskie bardzo ulice, żeby je w inny sposób przeprowadzić, to będzie wiercenie DPM-em, czyli tarczą, będą wiercone na głębokości 16 metrów. Ale to też może być jakaś atrakcja turystyczna, proszę Państwa. Tak do tego podejdźmy, może będzie bezpiecznie. Na pewno tak, natomiast z uwagi na budowę przystanków może być lekkie problemy w tych miejscach, gdzie będą powstawały przystanki. Pani prezydent, teraz o czymś z zupełnie innej beczki, o kulturze. Chciałabym trochę łódzkiej porozmawiać, bo przecież Łódź to przede wszystkim film. I nasi słuchacze wspominali między innymi ulicę Szpitalną, piękny park przy Filmówce. No tych miejsc rzeczywiście w tamtych okolicach jest cała masa. Co się dzieje z filmem w Łodzi? Kamerimicz od 2000 roku przez kolejne 10 edycji odbywał się w Łodzi. Miejscem głównych tym wydarzeń był Teatr Wielki. Odbywały się pokazy w łódzkich kinach. Fundacja Tumult została nawet uhonorowana certyfikatem Polskiej Organizacji Turystyczny Produkt Roku za ten festiwal. No a potem zaczęły się kłopoty, bo radni nie wyrazili zgody na finansowanie z budżetu miasta Centrum Festiwalowo-Kongresowego i straciliście Kamerimicz w Łodzi. Znaczy, proszę Państwa, te czasy minęły bezpowrotnie, może w ten sposób. To było jeszcze zanim zostałam prezydentem, w związku z czym nie chciałabym się na ten temat wypowiadać. A jaka jest przyszłość filmu w Łodzi? W tej chwili znaleźliśmy zupełnie nową formułę. Film faktycznie w Łodzi powtórnie zaczął się rozwijać. Ja chciałam przypomnieć, że Filmówka jest w tej chwili jedną z najlepszych uczelni na świecie. We wszystkich rankingach pojawia się jako jedna z najlepszych, w dziesiątce bodajże, najlepszych uczelni tego typu na świecie. To jest naprawdę olbrzymie wyróżnienie. Nie wiem, czy mamy inną szkołę wyższą w Polsce, która by plasowała się w tak wysokim rankingu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz faktycznie, no przede wszystkim również i filmy, które w tej chwili realizowane są w Łodzi, Zdobywca Oscara Ida, to również produkcja naszego filmu, Opus Filmu, który jest w Łodzi, pana Piotra Dzięcioła, ale coraz więcej produkcji jest realizowanych w naszym mieście. Oczywiście większość z nich przede wszystkim w oparciu o plenery, które ale daje miasto. Ale walczycie o jakiś festiwal? Macie jakiś pomysł na to, żeby znowu skoncentrować naszą uwagę na filmowej Łodzi? Mamy pomysł. Zresztą to nie jest już informacja, w jaki sposób ona już się rozpowszechniła. W tej chwili negocjujemy, trwają ostatnie praktycznie
to są ostatnie godziny negocjacji z transatlantykiem, który przypływa do Łodzi, czyli pan AP Kaczmarek, Jan AP Kaczmarek zdecydował się, żeby przenieść festiwal Transatlantyk do Łodzi, w związku z czym myślę, że uda nam się pozytywnie podpisać umowę w tym względzie i od przyszłej edycji, czyli od przyszłego roku, faktycznie duży festiwal filmowy o rozszerzonej formule, bo tutaj chcemy faktycznie rozszerzyć i to bardzo formułę Transatlantyku, będzie odbywał się już w naszym mieście. No i oczywiście szereg innych inwestycji, czy festiwali, czy imprez związanych z filmem, bo między innymi właśnie te szlaki, o których mówiliśmy, mamy szlaki Łodzi Filmowej, którą olbrzymie rzesze łodzian przemierzają, ale nie tylko łodzian, i oglądają, gdzie w Łodzi te filmy są realizowane. Ale co najważniejsze, informacja, która nie tak dawno została upowszechniona, to właśnie w Łodzi powstanie Łódzkie Narodowe Centrum Kultury Filmowej. W związku z czym ta tradycja filmowa wraca na stałe do Łodzi. Mamy Muzeum Kinematografii w oparciu o muzeum, w oparciu o EC1, czyli nowy projekt rewitalizacji, w którym przepiękne stare elektrownie zmieniliśmy właśnie w miejsca, w których będzie teraz stacjonował, w cudzysłowie. No, będzie to miejsce między innymi Centrum Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Będziemy faktycznie takim bardzo głównym centrum związanym z filmem w Polsce. Ja się też bardzo cieszę. Te rozmowy już z ministerstwem się finalizują i we wrześniu będzie ostatecznie podpisana umowa o współprowadzeniu właśnie tego typu instytucji w Łodzi. To na koniec jeszcze prywata, pani prezydent. Słucham. Są uprzejmie. Jeszcze drzewa w Horteksie? Oj, są w tej chwili budynek, co prawda poddawany jest rewitalizacji, ale drzewa w Horteksie są. Natomiast faktycznie Łódź jest zielona i te drzewa pojawiają się w tej chwili wszędzie. Zazieleniamy, poza tym, że już jesteśmy bardzo, bardzo zielonym miastem. Tego oczekują łodzianie. Dla mnie to też jest olbrzymie wyzwanie i ja też chcę żyć w zielonym, ukwieconym i oddychającym tą zielenią mieście. Faktycznie Łódź jest coraz fajniejszym miejscem do życia. Zmieniamy się i to bardzo, w związku z czym ja serdecznie wszystkich, panią redaktor, ale również i wszystkich słuchaczy z Pomorza zapraszam do nas. Warto odwiedzić Łódź, warto zobaczyć, jak się zmienia, bo poza niesamowitą, piękną architekturą, bo faktycznie te perełki, które w tej chwili z powrotem przywracamy Łodzi, łodzianom, ale wszystkim, którzy chcą poczuć, gorąco jak zapraszamy budowała się secesja, eklektyk. Te style przeplatają się wszędzie w Łodzi. Ich jest naprawdę bardzo dużo. To jest przeszło 6 tysięcy zabytkowych, pięknych kamienic. W związku z czym faktycznie ten potencjał miasta sprawia w połączeniu z kwiatami, których jest bardzo dużo, bo nasadzamy wszędzie, gdzie się da i faktycznie to wszystko zaczyna wyglądać. Mnie pani do Łodzi przekonywać nie musi, pani prezydent. Mam wrażenie, że naszych słuchaczy też nie do końca. Jak rozwiąże się sprawa Strykowa, to w ogóle będzie bajka. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie i naprawdę, szanowni państwo, zapraszamy serdecznie do Łodzi. Ja kocham Pomorze, pokocham Gdańsk, które miasto. Byłam nie tak dawno, bo chyba z 3 tygodnie temu gościłam u państwa. Mieszkacie w przepięknych okolicach, a ja zapraszam, żebyście zobaczyli również nasze miasto, bo też jest czym się pochwalić i co zobaczyć. Dziękuję raz jeszcze. Spędzić mile czas. Dziękuję ślicznie. Pięknie. Wszystkiego do dobrego. Zobaczenia. Do zobaczenia. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana.